Z szefami państw i rządów krajów Unii Europejskiej, którzy debatują w Brukseli, zdalnie połączył się wczoraj Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy przekazał, że wojska Putina zaminowały elektrownię wodną, co niesie za sobą widmo katastrofy powodziowej. Wojska Putina pociskami manewrującymi i irańskimi dronami zniszczyły ponad 1/3 infrastruktury energetycznej Ukrainy. Z tego powodu niestety już nie możemy eksportować energii elektrycznej, aby pomóc w utrzymaniu stabilności. To jednak tylko część problemu. Część, bo jak relacjonował Wołodymyr Zełenski, Rosja prowokuje nową falę migracji Ukraińców do krajów Unii Europejskiej. Rosyjski terror. Terror Rosji wobec naszych obiektów energetycznych ma na celu stworzenie jak największej liczby problemów z elektrycznością i ciepłem na Ukrainie tej jesieni i zimy, aby jak największa liczba Ukraińców wjechała do waszych krajów. Na tym jednak nie koniec. Nie wiadomo, do czego jeszcze może posunąć się rosyjski agresor. Niepokoją słowa prezydenta Ukrainy, który przekazał, że Rosja zaminowała tamę i transformatory elektrowni wodnej Kachowka. To jeden z największych obiektów energetycznych. Tama tej elektrowni mieści około 18 milionów metrów sześciennych wody. Jeśli rosyjscy terroryści wysadzą tę tamę, ponad 80 osiedli, w tym Chersoń, znajdzie się w strefie gwałtownej powodzi. Może to dotyczyć setek tysięcy ludzi. Prezydent Ukrainy zaapelował do wspólnoty międzynarodowej, by dała Putinowi jasny sygnał. Sygnał, że jeśli przeprowadzi zamach na elektrownię wodną, będzie to oznaczać to samo, co użycie broni masowego rażenia. Wołodymyr Zełenski domagał się także kolejnych sankcji już nie tylko wobec Rosji, ale także Iranu i Białorusi.